Ostatni komiks, który bym chciał wam przedstawić, to uwaga, zdumiewający, fantastyczny, niesamowity Stan Lee, cudowne wspomnienia. Komiks brzmiący intrygująco, prawda? Jeśli nie kojarzycie nazwiska Stana Lee, co byłoby w sumie trochę dziwne, jeśli interesujecie się komiksem, to jest to jeden chyba z najważniejszych pracowników wydawnictwa Marvel, współtwórca bardzo, bardzo wielu postaci, tych najpopularniejszych, takich jak Czarna Pantera, Daredevil, Doctor Strange, Fantastyczna Czwórka, czy Spider-Man. I wyobraźcie sobie, że wydawnictwo Egmont wydało album, który jest komiksem, gdzie Stan Lee we własnej osobie opowiada historię swojego życia, tego co robił w dzieciństwie, gdzie się urodził oraz swój proces tego jak rozpoczął jakby działania wtedy jeszcze nie nazywającym się wydawnictwie Marvel. I powiem wam tak, podchodziłem z tym komiksem z taką dużą rezerwą. To jest komiks, który jest napisany przez Stana Lee, Petera Davida, również z pomocą scenarzystów wydawnictwa POW Entertainment, do rysunków Cullena Dorana. I dlaczego z dystansem? Ponieważ Stan Lee jest taką kontrowersyjną postacią świata komiksowego. Tak samo, znaczy może inaczej, jeśli wiecie, albo nie, Bob Kane na przykład, współtwórca postaci Batmana, no nie był raczej zbyt pamiętany w tamtych czasach, ale oczywiście nikt o tym głośno nie mówił, bo to była tego typu osoba, która sobie przywłaszczyła całe jakby bogactwo wynikające z tej postaci Mrocznego Rycerza, a tak naprawdę za sukcesem stało wielu, wielu ludzi, którzy przez lata w ogóle nie byli podpisywani. No i dużo, często się mówi, że Stan Lee to jest taki Bob Kane dla Marvela, przy czym no ja bym może nie powiedział, że Stan Lee jest aż tak zły, że tak pozwolę sobie powiedzieć. Nie było wokół niego zbyt wiele kontrowersji, zresztą Bob Kane pojawia się gościnnie nawet w tym komiksie przez chwilę, taka ciekawostka. Natomiast no, mam do niego pewien dystans, ponieważ dużo się mówi na temat tego, jak to było ze Stanem Lee i tym, jak właśnie też kwestia podpisywania tego, kto stworzył daną postać i tak dalej. Dlatego w związku z tymi kontrowersjami byłem tak sceptycznie trochę nastawiony, że tutaj Stan Lee chce mi właśnie powiedzieć swoją niesamowitą historię życia, ale no, muszę oddać sprawiedliwość, że tak, ten komiks jest taki troszeczkę czasem w tonie takim samochwalczym, że o, patrzcie, co ja tutaj nie porobiłem, ale z drugiej strony Stan Lee tutaj mówi dużo o swoich współpracownikach, chwali ich bardzo, bardzo często. No i padają tego typu teksty, że gdybym wiedział, że on chciał, to ja bym go podpisał jako tego współtwórcę postaci tej i tej. No, Bob Kane mówił to samo w swojej autobiografii na temat Billa Fingera, ale no oddaje jakby częściowo tutaj pewnego rodzaju sprawiedliwość, wspomina o tych wszystkich innych osobach, które z nim pracowały. Ale wiecie, no z jednej strony tak, to jest taka obawa, że sięgniecie po ten komiks i to będzie takie duże chwalenie się swoim sukcesem i tak dalej. Ale wam powiem, że ten komiks jest bardzo ciekawy z zupełnie innego powodu. Stan Lee tutaj bardzo dużo opowiada na temat tego, jak właściwie Marvel się rozrastał, jak tutaj wyglądała jego historia, jak to było z kupowaniem tego wydawnictwa przez różne firmy, jak wyglądał rynek komiksowy, co się z nim działo, co się z nim zmieniało przez czasy, jak to pewnego rodzaju wydarzenia się przy tym działy. Oczywiście to nie jest historia całego komiksu, tego przedsięwzięcia w pigułce, ale on w bardzo ciekawy sposób pokazuje właśnie ewolucję rynku, tutaj głównie z perspektywy Marvela, i można w taki wielkim, skrótowy sposób poznać naprawdę bardzo ciekawe, interesujące rzeczy. Myślę, że fani Marvela chyba szczególnie będą mocno zaintrygowani tym komiksem, pod warunkiem oczywiście, że już tego wszystkiego nie wiecie, bo oczywiście jeśli znacie dokładnie, szczegółową historię historię tego wydawnictwa, no to tutaj wiele nowego dla siebie nie znajdziecie. Ale na przykład, jeśli zaintrygowały was filmy, jeśli kojarzycie głównie Marvela z filmów, to myślę, że ten komiks powinien być dla was, powinniście po niego sięgnąć. Ja byłem sceptycznie nastawiony, a mimo wszystko powiem, że podobał mi się. Będę raczej do niego wracał, ponieważ naprawdę pokazuje kilka ciekawych wydarzeń, więc będzie to swego rodzaju powtórka z takiej jakby historii. No, tylko trzeba pamiętać o tym, że
żeby mieć też tego pewnego rodzaju dystans. No i przy okazji dowiecie się też kilka wydarzeń z życia Stana Lee, zarówno tych dobrych, jak i tych niekoniecznie wesołych. Może z takim intrygującym końcem was zostawię w kontekście tego komiksu, czyli zdumiewający, fantastyczny, niesamowity Stan Lee z wydawnictwa Egmont.